Chcecie poznać smaki Tajlandii? Zapraszamy na odcinek o pysznym tajskim jedzonku. Kuchnia tajska, znana ze swych wyrazistych smaków, łączy w sobie równowagę czterech głównych smaków: słodkiego, kwaśnego, ostrego i słonego. Charakteryzuje się użyciem świeżych ziół i przypraw, takich jak trawa cytrynowa, kolendra, limonka, kaffir, imbir oraz charakterystyczną pastą curry. Typowe dania to pad thai. Smażony makaron z krewetkami, kurczakiem lub tofu. Tom Yum, pikantno-kwaśna zupa z krewetkami oraz zielone curry, aromatyczna potrawa na bazie mleczka kokosowego. Żeby poczuć smak tajskiej kuchni, najlepiej korzystać z ofert małych lokali, gdzie często jedzonko jest jak domowe i w rodzinnej atmosferze. Popularne w Tajlandii są makarony ryżowe z kurczakiem, marchewką, czerwoną cebulą na bazie mleczka kokosowego z aromatycznymi przyprawami. Świetnym daniem jest też wołowina po tajsku z czerwoną papryką, korzeniem imbiru. Popularnym daniem jest też curry, które może być daniem z tofu, z mięsem lub z owocami. Kuchnia tajska jest bardzo urozmaicona. Typowa zupa Tom Yum jest robiona na bazie bulionu warzywnego, mleczka kokosowego i pasty curry. Może być też w wersji z krewetkami, sokiem z limonki, makaronem ryżowym lub w wersji z kurczakiem, boczniakami i wieprzowiną. Świetne są też roti, czyli placki z cukrem i bananami. Wspaniałym przysmakiem jest mango sticky rice. To pyszny deser z ryżem i mango. Prawdziwy przysmak tajski.
są też niepowtarzalne lody kokosowe. W kuchni tajskiej nie może zabraknąć ryżu, który jest dodatkiem do niemal każdego dania. Wspaniale smakuje panang curry. To pierś z kurczaka z cebulą, orzechami arachidowymi, mleczkiem kokosowym, curry i oczywiście aromatycznymi przyprawami. Nie można zapomnieć też o spring rolls, czyli sajgonkach podawanych w wersji warzywnej bądź mięsnej. Trzeba też wspomnieć o lokalnym alkoholu. Bardzo dobre jest piwo Chang i Leo. Picie lekkiego alkoholu w tropikach to nie tylko przyjemność. Trzeba pamiętać o aspektach zdrowotnych. Sama woda nie wystarczy. Trzeba ją pić z domieszką minerałów, żeby się nie odwodnić. Piwo jest dobre, bo zawiera mikroelementy i dodatkowo wpływa pozytywnie na florę bakteryjną. A chyba nikt z odwiedzających Tajlandię nie ma ochoty na spędzenie cennego czasu w hotelowym łóżku. Trzeba też wspomnieć o daniach z kalmarami, krewetkami i rybami, podawane z dodatkiem warzyw i orzechów. Zajrzyjcie też na nasz kanał Mikronek. Jest film o sanktuarium słoni. Jest też Tajlandia w pigułce, czyli Tajlandia magiczna. Obejrzyjcie też film Tajlandia Biała Świątynia. I oczywiście Sukhothai, stara stolica Tajlandii. Przygotowujemy kolejne filmy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie nasz kanał. W kolejnym odcinku pokażemy, co wydarzyło się w Phitsanulok. Zapraszamy!